Politechnika Gdańska zazwyczaj kojarzy się z zawiłościami wiedzy technicznej. Przez to skojarzenie może wydawać się tajemniczym i niedostępnym miejscem. Odkrywanie owych tajemnic zaproponowały autorki cyklu Gdańskie Miniatury, które o Politechnice Gdańskiej opowiadają z zaskakującej perspektywy. W tym roku tematem przewodnim są kobiety. Kobiety, które wpisały się w historię naszego miasta. Opowiadamy o tych kobietach, które tutaj studiowały i które są osobami, które wpłynęły na przebieg losów Politechniki Gdańskiej. Gdańskie Miniatury to projekt edukacyjny, konkurs i zabawa dla uczniów i uczennic, którzy odkrywają niezwykłe miejsca w Gdańsku i na Pomorzu. Bierzemy udział już po raz drugi w Gdańskich Miniaturach. No są to spacery po Gdańsku. Bardzo ciekawie nam pani przewodnik opowiada. Młodzież myślę, że się angażuje. Są zainteresowani również Politechniką. W tym miejscu stworzono niezliczone ilości teorii, wzorów, opisów zjawisk fizycznych. Zaprojektowano wiele urządzeń. Długa lista najważniejszych kobiet Politechniki wyznaczyła szlak wycieczki. Zaczynamy od kobiet, które studiowały tu w okresie międzywojennym. I mówimy tutaj na przykład o Gabrieli Poznańskiej, mówimy tutaj o Małgosi Wrocławskiej, które były studentkami jeszcze na początku XX wieku, o dziewczynie, która nazywała się Miriam Braude, była Żydówką, a więc to była dodatkowa trudność. Przewodnik opowiadała również historię Wandy Szczepuły, która w 1972 roku jako pierwsza kobieta uzyskała tytuł profesora, czy o zasłużonej prodziekan do spraw studenckich Mariannie Sankiewicz. Ostatnią kobietą jest Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, która jako pierwsza w 1976 do 78, dwa lata to trwało, opłynęła w samotnym rejsie kulę ziemską jako pierwsza kobieta na jachcie o nazwie Mazurek. Co jednak zostanie w pamięci młodzieży słuchającej na temat kobiet? Jak zmieni się postrzeganie stereotypowego naukowca? Na pewno trochę szalona, że odważna, elegancka i bardziej surowa. Mało kobieca. Czy byście chciały zmienić ten stereotyp? Ciężko by było, myślę, ale możliwe.